Dzień dobry, Gabriela Kachel, Żywiec Info. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Sylwia Zańska, dziewczyna, która od lat przyjaźni się z łukiem. Medale są jej ulubioną biżuterią, a kiedy strzela, to tylko po to, żeby wygrywać i być coraz lepszą. Sylwia, może zaczniemy od początku, tak genetycznie rzecz ujmując. Jak to wyglądało, dlaczego ucznictwo i jak wyglądał Twój początek? Skąd taka decyzja? Mój wujefista prowadził w podstawówce zajęcia z ucznictwa. No i tam postanowiłam się zapisać do tego klubu. Trenowałam tam 2 lata. No i później po 2 latach przyniosłam się tutaj do Żywca, do Łucznika. No i tak zaczęła się moja przygoda. Ale co jest bardziej zmysłowego albo pociągającego w tej dyscyplinie sportu, a nie w pływaniu czy w siatkówce, które też Ci są bliskie z tego, co doczytałam? Łucznictwo wydawało mi się nietypowym sportem. Pomyślałam, dlaczego nie mogę spróbować. Może to akurat okaże się odpowiednia dyscyplina dla mnie. No i widocznie udało się. Trudno wymienić jakby wszystkie twoje osiągnięcia, bo jest ich tak dużo, że nie starczyłoby nam czasu, ale takie najbliższe twojemu sercu. No właśnie teraz sprzed kilku tygodni brązowy medal Mistrzostw Europy. W 2014 roku również zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. Jakie jeszcze większe? W zeszłym roku również zdobywałam indywidualne i drużynowe medale na Pucharach Europy. W tym roku również mieliśmy bardzo ważny start na Pucharze Świata, gdzie walczyłyśmy o kwalifikację drużynową na Igrzyska, no, ale nie udało się nam, przegrałyśmy 1 punktem, ale również zaliczam ten start do udanych. No i chyba tyle, to jedno z najważniejszych. Ja Cię pytam jako zupełny laik, bo kompletnie się jakby na ucznictwie nie znam. Podziwiam go tylko na zasadzie, wiesz, krajobrazu plastycznego i poetyckiego jako dyscypliny takiej samej w sobie. A powiedz mi, jak wygląda taki program treningowy? Pewnie jakiś taki konkretny masz, który nie pozwala Ci funkcjonować jak zwyczajnej nastolatce. No tak, przychodzimy na trening, robimy rozgrzewkę. Pierwsze rozgrzewamy się na bliską odległość, gdzie trenujemy technikę. Następnie po kilku godzinach trenowania techniki idziemy na odległość, na 70 metrów, gdzie trenujemy do tarczy, na punkty. No i później zazwyczaj kończymy trening albo biegiem, treningiem siłowym. No i codziennie jakoś tak to wygląda. Czyli rozumiem, że cała Twoja codzienność jest podporządkowana treningom i ucznictwu, tak? A powiedz mi, jakie plany na przyszłość w ogóle? Czy łączysz ją, właśnie swoją przyszłość z ucznictwem, ze sportem? Czy doczytałam też i dooglądałam na YouTubie, że poświęciłaś wybieg modelek na rzecz właśnie osiągnięć jakby w sporcie? Skąd taki wybór? Tak, dalej w październiku zaczynam naukę na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. No i właśnie tam mam zamiar dalej kontynuować strzelanie, będę trenować dalej. No i zobaczymy, co dalej. Może później, jak będę pracować jako nauczyciel, może jako trener, zobaczymy. No, tak chciałabym, żeby moje życie wyglądało kiedyś. Może trener, zobaczymy. Ale na pewno chciałabym wiązać moją przyszłość z ucznictwem. No, jestem przywiązana do tego bardzo, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Niektórzy widzą w ucznictwie, oprócz tego, że konkretną dyscyplinę sportową, widzą w tym jakąś filozofię opanowania. Niektórzy doszukują się nawet elementów zen. Czym jest ona dla Ciebie? No, w ucznictwie jest wiele ważnych elementów, które składają się na całość, na tą technikę. W ucznictwie ważne jest skupienie, koncentracja, więc jakieś powiązanie z tym zenem jest na pewno. No ale skupienie to jest bardzo ważny element. Technika, skupienie to jest bardzo ważne. W każdym wywiadzie, właściwie jak się przygotowywałam do tego wywiadu dzisiejszego z Tobą, to w każdym wywiadzie, które czytałam, było dość mocno zaakcentowane i podkreślone, że jesteś pod skrzydłami i taką szczególną opieką pana prezesa Lacha, który jakby wydobył z ciebie tę strukturę talentu i go permanentnie rozwija. Jak wygląda w ogóle wasza współpraca i wasze spotkanie? Zaczęło się tutaj w szkole? I tak, zaczęło się tutaj w szkole. Znaczy pierwsze przyszłam do klubu, później przeniosłam się do szkoły od 2 gimnazjum. No i od tego czasu razem współpracujemy. Codziennie razem na treningach poprawia tutaj technikę, wszystko pilnuje mnie, żeby zawsze było wszystko w porządku. Pilnuje dyscypliny przede wszystkim. A jak można tak zauważyć talent w ogóle? Czy talent łucznika to co, jakbyś tak zdefiniowała w dwóch zdaniach? Talent łucznika, no to na pewno... No na pewno o wszystkim decyduje technika. Technika i przede wszystkim mocna psychika, mocna głowa, żeby w odpowiednim momencie mieć na tyle takiej siły psychicznej, żeby wyjść i trafić 10. No to jest przede wszystkim ważne, żeby być silnym psychicznie. No przede wszystkim skupienie, koncentracja to są bardzo ważne cechy. No i chęć realizowania tej techniki, która jest bardzo ważna. Ale tak patrząc na to z perspektywy czasu i tak chłodnie oceniając, nie żałujesz, że nie zostałaś drugą Anią Rubik? Nie żałuję, na pewno nie. Czego Ci można życzyć? O czym marzysz, powiedz jeszcze na koniec. O czym marzę? No, skoro Rio się nie udało, to może Tokio.
Tak, no i sukcesu przede wszystkim i dalej w trenowaniu, w sporcie, na uczelni, aby dalej wszystko było w porządku, nauka szła w parze z trenowaniem. No, chyba tyle. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję.